Dajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 72 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 45 wersety od 11 do 18. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca. Król pragnie twojej piękności. On jest twym panem, oddaj mu pokłon. I córa tyru nadchodzi z darami. Możni narodu szukają twych względów. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska, złotogłów jej odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla, za nią dziewice, jej druchny wprowadzają do ciebie. Przywodzą je z radością i z uniesieniem. Przyprowadzają do pałacu króla. Niech Twoi synowie zajmą miejsce Twych ojców. Ustanów ich książętami po całej ziemi. We wszystkich pokoleniach upamiętnię Twe imię. Dlatego po wiek wieków sławić Cię będą narody. Dziś przeczytamy kolejne trzy rozdziały Księgi Jozuego od trzeciego do piątego. Naród wybrany przekroczy Jordan i powtórzy się cud, jaki miał miejsce nad Morzem Czerwonym. Wody Jordanu zatrzymają się, aby cały naród mógł przejść suchą nogą przez rzekę. Na pamiątkę tego wydarzenia Jozue ustawi pomnik z kamieni zabranych z dna rzeki. Na drugim brzegu, na równinie Jerycha, Izraelici dokonają obrzezania mężczyzn na znak przymierza, i będą obchodzić po raz pierwszy w ziemi obiecanej święta paschalne. Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy Izraelici wyruszyli z Shittim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam przed przeprawą. Po upływie trzech dni przeszli zwierzchnicy przez obóz i wydali polecenie ludowi: Gdy ujrzycie arkę przymierza Pana, Boga Waszego, i niosących ją kapłanów Lewitów, Wyruszcie i wy z waszego postoju i postępujcie za nią. Zostawcie jednak przestrzeń około dwóch tysięcy łokci między sobą a Arką i nie zbliżajcie się do niej. Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy przedtem nią nie szliście. Wtedy rzekł Jozue do ludu Uświęćcie się, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród was. Następnie powiedział Jozue do kapłanów. Weźcie arkę przymierza i idźcie na czele ludu. Ci wzięli arkę przymierza i wyszli na czoło ludu. Pan oznajmił Jozuemu: Dziś zacznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym arkę przymierza. Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanii się zatrzymajcie. Następnie Jozue zwrócił się do Izraelitów: „Przybliżcie się i słuchajcie słów Pana, Boga waszego. Potem poznacie”, rzekł Jozue, „że Bóg żywy jest pośród was i że wypędzi z pewnością przed wami kananejczyków, hitytów, chiwitów, perzytów, girgaszytów, amorytów i jebusytów”. Oto arka przymierza, Pana całej ziemi, przejdzie przed Wami Jordan. Wybierzcie teraz dwunastu mężczyzn spośród pokoleń Izraela, po jednym z każdego pokolenia. Skoro tylko stopy kapłanów niosących arkę Pana, Boga całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący arkę przymierza szli na czele ludu. Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej. Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa, zatrzymały się wody płynące z góry, i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do Morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani, niosący arkę przymierza pańskiego, stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi. Aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. Gdy wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan, Pan rzekł do Jozuego: Wybierzcie dwunastu mężów spośród ludu, po jednym z każdego pokolenia, i dajcie im takie polecenie: Podnieście stąd ze środka Jordanu, z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów, dwanaście kamieni. Przenieście je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie rozłożycie się obozem, by spędzić noc. Wtedy Jozue wezwał dwunastu mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów, po jednym z każdego pokolenia, i rzekł do nich: Jozue, Przejdźcie przed arkę Pana, Boga Waszego, aż do środka Jordanu, i niech każdy wyniesie na ramieniu jeden kamień, odpowiednio do liczby pokoleń synów Izraela. Niech to będzie znakiem pośród was. A gdy w przyszłości synowie wasi zapytają was: Czym są dla was te kamienie? Odpowiecie im: że wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu, a te kamienie są pamiątką na zawsze dla Izraelitów. I Izraelici uczynili tak, jak im polecił Jozue. Wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak Pan rozkazał Jozuemu, według liczby pokoleń Izraelitów. Przynieśli je ze sobą na miejsce nocnego postoju i tam je położyli. Dwanaście kamieni położył również Jozue po środku Jordanu, na miejscu, na którym stały nogi kapłanów niosących arkę przymierza. Są tam one aż do dnia dzisiejszego. Kapłani niosący arkę stali po środku Jordanu. Aż wszystko zostało wykonane, co Pan nakazał Jozuemu obwieścić ludowi zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz dał Jozuemu. Tymczasem lud przeszedł pośpiesznie, a gdy cały lud skończył przeprawę, przeszła również i arka pańska z kapłanami i stanęła na czele ludu. Synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manasesa. Przeszli uzbrojeni na czoło synów Izraela, jak Mojżesz im rozkazał. Około czterdziestu tysięcy uzbrojonych wojowników przeszło przed obliczem Pana, by walczyć na stepach Jerycha. W owym dniu Pan wywyższył Jozułego w oczach całego Izraela i bali się go, jak się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego życia. I rzekł Pan Jozuemu. rozkaż kapłanom niosącym Arkę Świadectwa, by wyszli z Jordanu. Wtedy Jozue polecił kapłanom, wyjdźcie z Jordanu. Skoro tylko kapłani niosący arkę przymierza pańskiego wyszli z Jordanu, a stopy ich nóg dotknęły suchej ziemi, wróciły wody Jordanu znów do swego łożyska, wypełniając je jak przedtem aż po brzegi. Dziesiątego dnia miesiąca pierwszego. Lud wyszedł z Jordanu i rozłożył się obozem w Gilgal na wschód od Jerycha. Owe zaś dwanaście kamieni, które zabrano z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal. Rzekł on wtedy do Izraelitów: Jeżeli kiedyś potomkowie wasi zapytają ojców swoich: Czym są dla was te kamienie? Wy pouczycie synów swoich, mówiąc: Izrael przeszedł przez ten Jordan jak po suchej ziemi. Gdyż Pan Bóg Wasz wysuszył przed Wami wody Jordanu, aż przeszliście, podobnie jak to uczynił Pan Bóg Wasz z Morzem Czerwonym, które osuszył przed naszymi oczami, aż przeszliśmy. Dlatego wszystkie ludy Ziemi winny poznać, że potężna jest ręka Pana, a Wy sami zawsze powinniście się bać Pana Boga Waszego. Gdy wszyscy królowie amoryccy mieszkający za Jordanem w zachodniej krainie i wszyscy królowie kananejscy zamieszkali wzdłuż morza, usłyszeli, że pan osuszył wody Jordanu przed Izraelitami, aż się przeprawili, zatrwożyły się ich serca i nie mieli już odwagi wobec Izraelitów. W owym czasie rzekł pan do Jozuego: Przygotuj sobie noże skrzemienia i ponownie dokonasz obrzezania Izraelitów. Jozue przygotował sobie noże skrzemienia i obrzezał Izraelitów na pagórku Aralot. A ta była przyczyna, dla której Jozue dokonał obrzezania. Wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy wyszli z Egiptu, umarli na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu. Ci bowiem wszyscy z ludu, którzy wyszli, byli obrzezani. Natomiast ci z ludu, którzy się urodzili na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu, nie byli obrzezani. Czterdzieści bowiem lat Izraelici błąkali się po pustyni, póki nie wymarł cały naród, który wyszedł z Egiptu mianowicie mężczyźni zdolni do noszenia broni. Nie słuchali oni głosu pana, który poprzysiągł, że nie pozwoli im ujrzeć tej ziemi, którą poprzysiągł ich przodkom. Że da nam ziemię, opływającą w mleko i miód. Na ich miejsce wzbudził ich synów i tych Jozue obrzezał. Nie byli oni obrzezani, w drodze bowiem ich nie obrzezano. Gdy więc dokonano obrzezania całego narodu, pozostali oni odpoczywając w obozie aż do wyzdrowienia. I rzekł pan do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Miejsce to otrzymało nazwę Gilgal po dzień dzisiejszy. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby pzaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, Lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: Czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: Nie, gdyż jestem wodzem zastępów pańskich i właśnie przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego – Co rozkazuje mój Pan swemu słudze? Na to rzekł wódz zastępów pańskich do Jozułego – Zdejmij obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Rozdział 12 Ewangelii według Świętego Marka Opowiada dalszą część dysputy Jezusa z arystokracją Izraela. Cały czas jesteśmy w świątyni jerozolimskiej. I zaczął mówić do nich w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, Posłał do rolników sługę, by odebrać od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie. Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli. Posłali natomiast do niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. A on ich zapytał czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli mu Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich, Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Potem przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej. Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Podszedł także jeden z uczonych w piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. Całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem. I całą mocą. I miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał. I dalej głosił im swoją naukę. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki czyli jeden grosz wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich zaprawdę powiadam wam ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich którzy kładli do skarbony wszyscy bowiem wrzucali z tego co im zbywało ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko co miała na swe utrzymanie Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia wrog. Do usłyszenia.